Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Samsunga Galaxy Note 10 Plus. Jak wiem, możecie zauważyć od razu, że ten materiał będzie długi, ale nie chciałbym ominąć wszystkich najważniejszych funkcji, a rzeczywiście jest tego sporo i pomimo tego, że mam wrażenie, że poprzednie modele już były napakowane funkcjami, tutaj sporo opcji jednak doszło. Zacznijmy od jakości wykonania i wyglądu. Samsung Galaxy Note 10 Plus konstrukcyjnie wygląda jak większość innych smartfonów. Aluminiowa rama, pomimo tego, że ktoś tam kiedyś się gdzieś pomylił w materiałach promocyjnych, że jest to stal nierdzewna, jest to aluminium 7000 i Gorilla Glass 6 generacji, zarówno jeżeli chodzi o przód i o tył. No i przód i tył są zakrzywione i to w dość dużym stopniu. Nie przeszkadza to jakoś specjalnie. Nie zauważyłem też, żeby podczas korzystania coś mi się gdzieś tam dotykało na ekranie. Jeżeli chodzi o krawędź, były to takie jednostkowe przypadki. Ogólnie urządzenie jest spore i to trzeba na to zwrócić uwagę. Ledwo chwytamy i obejmujemy jedną ręką. Na pewno nie jest to smartfon wygodny do obsługi jedną ręką, chociaż jest to oczywiście możliwe. Moje porównanie z Note 9 już jest na kanale, ale więc jeżeli chcecie zobaczyć, co się zmieniło na przestrzeni roku, zapraszam do tamtego filmu. Porównanie z P30 Pro już również jest nagrywane, więc niedługo pojawi się na kanale. Z zabiegów stylistycznych, o których warto powiedzieć, to nadal urządzenie pozostaje prostokątne, wszystkie ramki zostały zmniejszone. Jeżeli chodzi o krawędzie boczne, to po prawej stronie nie znajdziemy żadnego przycisku, są tam tylko przeszycia antenowe. Zwracam uwagę, że ta ramka jest praktycznie niewyczuwalna, no bo i szkło z przodu i z tyłu praktycznie na tą ramkę nachodzi i telefon na pewno jest również dość śliski, musicie o tym pamiętać. Wszystkie przyciski natomiast znalazły się po lewej stronie, mamy przycisk zasilania, który jest jednocześnie przyciskiem Bixby i przycisk do regulacji głośności powyżej, który jest dwuklikiem. Dla osób praworęcznych może być to nieco mniej wygodne, dla leworęcznych myślę, że zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Zwracam natomiast uwagę, że przycisk po lewej stronie jest przyciskiem zasilania, przyciskiem Bixby oraz przyciskiem funkcyjnym, można sobie to wszystko skonfigurować w ustawieniach, więc i mamy dłuższe przytrzymanie i pojedyncze kliknięcie powoduje wygaszenie czy włączenie ekranu. Mamy podwójne kliknięcie, żeby uruchomić konkretną aplikację czy też aparat. Screenshoty robimy klasycznie, natomiast nie musicie się również obawiać o to, że gdyby telefon się zawiesił, można go kombinacją klawiszy zmusić do zrestartowania, więc wszystkie te najważniejsze funkcje tutaj pozostały. Przyciski nie latają, są dobrze spasowane, mają wyraźny skok. Myślę, że jest tutaj klasycznie dobrze. Górna krawędź natomiast to jest slot na dwie karty nano SIM lub nano SIM i micro SD. Przypominam, że mniejsza wersja, którą zaraz będę testował, nie ma możliwości włożenia karty rozszerzeń. Tutaj możemy pamięć rozszerzyć albo do 1, albo do 2 TB, bo różnie mówią źródła. Ja niestety nie mam żadnej takiej karty, żeby to przetestować. Mamy również tutaj mikrofon do redukcji szumów, no i jest jeden z głośników. Głośników, który ma jakby dwa wyjścia, bo jedno jest tuż nad ekranem, drugie właśnie w tym otworze. Dolna krawędź to mikrofon podstawowy, mamy jeden z tych głównych głośników i co do głośników muszę powiedzieć, że one naprawdę grają bardzo, bardzo dobrze. Jest tam trochę basu, chociaż można było się spodziewać mimo wszystko nieco więcej. W moim odczuciu te głośniki są tak samo dobre jak w Samsungu Galaxy S10 Plus. Zwracam natomiast uwagę, że separacja stereo jest jakby mniej słyszalna przez to, że ten drugi głośnik do rozmów nie jest umiejscowiony w naszą stronę, jakby w całej swojej okazałości, tylko właśnie większość tego dźwięku wydobywa się z górnej krawędzi właśnie w górę, a nie w naszą stronę. Co do jakości muzyki, jest to na pewno topowa półka, ale nie powiedziałbym, że to jest najlepiej grający smartfon na rynku. Mamy również tutaj USB typu C i baterię 4300 mAh. W zestawie 25W ładowarka. Ona w moim przypadku przynajmniej tak godzina 10-15. Na początku te wyniki miałem jakby trochę gorsze. Później zauważyłem, że systematycznie te godzina 10, godzina 15 jest w stanie naładować urządzenie do pełna. Oczywiście no, gdzieś tam po 30-40 minutach mamy już około 70%, ta końcówka najdłużej się doładowuje. Z drugiej strony telefon obsługuje 45W ładowanie, takie bardzo szybkie, jeżeli mam odpowiednią ładowarkę, jesteśmy go w stanie naładować w około 50 minut. Mamy również szybkie indukcyjne ładowanie 15W, więc około 2 godzin z kawałkiem, żeby naładować urządzenie do pełna. Mamy również bezprzewodowe ładowanie zwrotne 9W, przydaje się szczególnie do ładowania zegarków czy słuchawek, które wspierają standard Qi do ładowania smartfonów, jednak
zużywa to zbyt duże jakby ilości energii, więc te straty są na tyle ogromne, że jest to kompletnie moim zdaniem nieopłacalne. Ale jeżeli chodzi o ładowanie akcesoriów, to jest to jak najbardziej fajny gadżet. Natomiast co do wyników na baterii, to jest od takich 4,5 godziny, 4 czasami godzin do 6,5 godziny na ekranie, czasami 7, więc jest to 1 do 2 średnio intensywnych dni. Na ogół telefon wytrzymywał od rana do wieczora, nieliczne przypadki, kiedy rzeczywiście na samym LTE po prostu telefon wieczorem już był do końca praktycznie rozładowany. Natomiast ogólnie muszę odnotować, że jakby progres baterii i bardziej energooszczędne podzespoły powodują, że po prostu bateria sumarycznie lepiej wypada niż w poprzedniku. Nie zapomniano o IP68, standardowo do 30 minut do 1,5 metra możemy urządzenie zanurzyć. Możemy również zauważyć po pierwsze, że nie mamy złącza słuchawkowego, słuchawki w zestawie są na USB typu C, nie ma przejściówki do starych słuchawek, niestety, ale urządzenie gra na słuchawkach tych standardowych bardzo dobrze, wydaje mi się, że scena jest naprawdę kompletna. Mnie się podobały Galaxy Note 10 Plus gra, oczywiście mamy Dolby Atmos, korektor, Adapt Sound, te wszystkie technologie, skaler UHQ, które znamy z poprzednich modeli. Niezmiennie uważam, że dźwięk jest bardziej niż satysfakcjonujący. I ostatnią rzeczą, którą możemy znaleźć na dolnej krawędzi, jest oczywiście miejsce, gdzie wkładamy rysik i do tego przejdziemy sobie później. Przechodzimy sobie do tyłu, ogromna powierzchnia szklana, po lewej, po prawej stronie to szkło jest zagięte, jak mówiłem, Gorilla Glass 6 generacji, u góry na dole kończy się na prosto, ze względu właśnie na tą ostrą ramkę. No i mamy tutaj kolor Aura Glow, który no, wygląda świetnie i można byłoby się o nim rozpowiadać, bo za każdym razem jak na niego inaczej spojrzymy, on inaczej świeci. Jeżeli nie ma żadnego źródła światła, on jest bardziej taki srebrno-zielono-niebieski, taki bardzo metaliczny. Natomiast jeżeli pada na niego jakikolwiek promyk światła sztucznego czy naturalnego, telefon zaczyna się mienić od zielonego przez żółty, niebieski, wpada w taki pomarańczowy. Naprawdę wygląda to spektakularnie i może się podobać. Natomiast oczywiście no, bardzo ciężko utrzymać to w czystości, palcuje się to niemiłosiernie. Oprócz tego możemy zauważyć moduł aparatów, który no, umiejscowienie jest takie, bym powiedział, klasyczne jak dla większości smartfonów, powiedzmy, w dzisiejszych czasach. Mnie specjalnie to się nie podoba, to wygląda zbyt pospolicie, jednak rozwiązanie czy w serii S10, czy w Note 9 wyglądało dużo bardziej unikatowo. I tutaj również zwrócę uwagę, że aparat wystaje te 2, może nawet 3 mm, więc znacznie bardziej niż w poprzedniku, to na pewno. Mamy tu 3 obiektywy, dobrze znany 12-megapikselowy aparat ze światłem 1.5 lub 2.4. Jest to zmienna przysłona, oczywiście dual pixel i optyczna stabilizacja. 12 megapikseli ze światłem 2.1 to jest optyczne zbliżenie, czyli dwukrotne przybliżenie, również optycznie stabilizowane. No i 16 megapikseli ze światłem 2.2 to jest ultra szeroki kąt, około 12 mm, czy jakieś tam 121, 123 stopnie. Mamy tutaj elektroniczną stabilizację, optycznej niestety nie ma. Czwartym aparatem, o którym warto wspomnieć, jest również TOF 3D, który jest jakby wydzielony z tej wsepki razem z pojedynczą dużą diodą doświetlającą. Zabrakło niestety tutaj pulsometru, czyli rzeczy, która była od wielu lat w Samsungu. Przechodzimy do przodu. Ogromny ekran Dynamic AMOLED 6,8 cala, 1440x3040 pikseli, 19:9, jeżeli chodzi o proporcje. Gorilla Glass 6 generacji, około 500 pikseli na cal, w tym najwyższym ustawieniu, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Standardowo jest oczywiście to Full HD, które wydaje mi się, że w zupełności wystarczy do codziennego korzystania. Myślę, że tylko do oglądania filmów na platformach, które oferują wyższą rozdzielczość, czyli tak na dobrą sprawę YouTube, gdzie możemy włączyć sobie przy odpowiednich filmach taką rozdzielczość, tylko ona mogłaby nas zachęcać do zmieniania tej rozdzielczości na wyższą, bo w normalnych warunkach praktycznie jest to niezauważalne. Mamy ekran Dynamic AMOLED, tak samo jak w serii S10, tu mamy wsparcie LiDAR 10+, i pewną nowością, jeżeli chodzi o ten panel, jest pik, jeżeli chodzi o jasność, to jest aż 1300 nitów, więc bardzo jasny ekran. Oprócz tego, gdzie widać, że on jest jednak troszkę jaśniejszy, właściwie większych różnic nie ma, nadal jest to jeden z najlepszych moim zdaniem ekranów na rynku, zresztą tak samo jak w poprzednich generacjach, co roku Samsung je udoskonala, to jest nadal bardzo dobry panel, natomiast myślę, że większość osób nie zauważy różnicy między tym panelem, a chociażby w serii S10 czy w Note 9. Natomiast to, co wszyscy mogą zauważyć, to na pewno dużo mniejsze ramki po lewej, po prawej i u góry. Przypominam, że po lewej, po prawej szkło jest zagięte. No i nie mamy tutaj żadnego notcha, a mamy tutaj otwór w ekranie, czyli Infinity O, tak to nazywa dokładnie Samsung. I mamy tu aparat 10 megapikseli ze światłem 2.2, technologii dual pixel z autofokusem. Zwrócę uwagę tylko jeszcze na jedną rzecz, że ta ramka na samym dole nie jest tak symetryczna jak po lewej, po prawej czy u góry. Nie przeszkadza to, nie psuje to ogólnie efektu samego urządzenia i tej bezramkowej
jakościowo-jakościowości, a na pewno gdzieś tam pomaga też przy korzystaniu z gestów, które są na urządzeniu dostępne. Ogólnie ekran oceniam naprawdę bardzo pozytywnie, jasność minimalna, maksymalna są świetne, kontrast czernie nieskończone. Bardzo przyjemnie korzysta się z tego urządzenia ze względu na ekran, niezależnie od warunków. Zanim przejdziemy do funkcji, których oczywiście jest najwięcej, wspomnę kilka słów o specyfikacji. Nowy procesor Exynos 9825 w Europie, 7-nanometrowy, więc niższy proces wytwarzania, przez to jest bardziej energooszczędny. I mamy tutaj Mali-G 76 i Note 10 Plus standardowo jest wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozbudowy. Jest dostępna alternatywnie wersja 512 GB również z 12 GB pamięci RAM. I co do działania, muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrze. Ja nie miałem jakichś większych zastrzeżeń na przestrzeni ostatnich 2 lat co do działania topowych Samsungów, natomiast nie były tak błyskawiczne jak konkurencyjne rozwiązania, przez to, że nakładka zawsze była dużo bardziej obciążająca. Szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą rundę, kiedy odpalamy sobie aplikacje po kolei. Natomiast zwrócę uwagę tutaj, że na pewno dużą robotę robi tutaj dużo szybsza pamięć UFS 3.0, która pozwala na jednoczesne instalowanie aplikacji i działanie jeszcze bardzo płynne telefonu. I takie codzienne korzystanie nie powodowało żadnych jakby niedogodności z tego tytułu. Telefon działał naprawdę bardzo, bardzo szybko. Zwrócę również uwagę, że praktycznie w ogóle się nie nagrzewał, nawet podczas bardziej intensywnego użytkowania czy korzystania z jakichś tam gier czy aplikacji do testowania. Muszę to odnotować na duży plus i co do działania telefonu nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń, chociaż nie powiedziałbym, że jest tak momentalny jak w przypadku chociażby OnePlusa 7 Pro, gdzie tam jednak odświeżanie 90 Hz robi robotę i wydaje się wszystko jeszcze bardziej płynne. Przechodząc natomiast do nakładki, oczywiście wersja One UI, wersja systemu Android 9, poprawki z 1 sierpnia, ostatnio szybko dość wychodzą, więc pewno niedługo również wrześniowe pojawią się na Samsungu. Nakładka wygląda jak w poprzednich urządzeniach, bez większych zmian. One UI jest, myślę, dość dopracowane. Mamy motyw czarny, więc na pewno pomaga, jeżeli chodzi o baterię w przypadku ekranów Dynamic AMOLED, czy ogólnie AMOLEDów. Po lewej stronie Bixby Home, które możemy sobie dowolnie dopasować właściwie. Z asystenta nie korzystałem, bo nie wspiera języka polskiego, więc pomijam naturalnie tą kwestię. Ale jeżeli chodzi o konfigurację samego urządzenia, to możliwość zmiany siatki i ekranu głównego, i menu aplikacji, i również paska powiadomień. Pasek powiadomień się troszkę zmienił. Mamy 2 nowe przyciski, multimedia i urządzenia, które są podzielone w zależności od tego, gdzie słuchamy, czy oglądamy materiały wideo, ale również urządzenia do IoT, czyli smart home, które możemy zarządzać z jednego miejsca. W pasku powiadomień pojawiło się kilka nowych rzeczy. Pierwsza z nich to połącz z Windows, o której powiem sobie za chwilę. Mamy możliwość również tam włączenia szybkiego indukcyjnego ładowania zwrotnego. I z nowych rzeczy jest również rejestrator ekranu, gdzie możemy po prostu nagrywać to, co się dzieje na naszym telefonie. I zwracam uwagę, że możemy wybrać tam rozdzielczość, ale również czy wybieramy sobie dźwięk tylko z mikrofonów, czy również z multimediów, które są odtwarzane bezpośrednio na telefonie. I mamy również tam dostęp do kamerki z autoportretu. Układ funkcji aplikacji oczywiście w większości przypadków jest identyczny. Z nowych aplikacji, które mamy, to szybki pomiar, czyli taką wirtualną linijkę. I działa to podobnie jak w konkurencyjnych rozwiązaniach i to, co jest jakby przewagą tego rozwiązania, to, że oprócz normalnej linijki, którą możemy sobie zastosować, przyczepiać punkty i mierzyć sobie jakieś tam odległości na ekranie, jeżeli telefon od razu wykryje jakąś figurę, która ma jakąś tam kubaturę, przybliżone i szacunkowe dane tej kubatury również podaje, co jest, myślę, bardzo fajnym rozwiązaniem i rzeczywiście może się to przydać przy takich prostych wyliczeniach. Drugą aplikacją jest skaner 3D i tutaj no ciężko, nie udało mi się dobrze zeskanować jednego chociażby obiektu, musi być naprawdę bardzo jasno, musimy go obejść z każdej strony, robić to bardzo powoli, bo niestety bardzo szybko i często ten skan 3D się psuje. A na samym pokładzie nakładki mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo funkcji, od wyświetlacza, który oczywiście możemy korygować i polecam sobie zostawić tutaj tryb ekranu żywy, mamy filtr światła niebieskiego, jest oczywiście Always On Display, który musi nam zastąpić diodę powiadomień, bo jej tutaj niestety nie ma, ale Always On Display jest animowane i kolorowe, więc można to dopasować właściwie pod siebie. Wszystkie ikonki z powiadomień się również tam pojawiają. Mamy ekran krawędziowy, więc możemy zarządzać tymi panelami, które się pojawiają, ale również powiadomienia, które będą pojawiały się w postaci takich animacji na krawędzi. Są również wyskakujące okienka, z których od razu możemy odpowiadać bezpośrednio na telefonie. Mamy pasek nawigacyjny i mamy albo przyciski klasyczne, albo gesty z podpowiedziami lub bez. Jest cały szereg tapet i motywów, które możemy
sobie za darmo lub też płatne pobierać na telefon. Przypominam, że Samsung przygotował kilka tapet, które są pod otwór w ekranie przygotowane, więc można sobie z tego skorzystać. Naturalnie, żeby dostać się do urządzenia, mamy skaner odcisków palców w ekranie, który wydaje mi się, że działa naprawdę bardzo dobrze. Nie jest może najszybszy na rynku. Wydaje mi się, że ten w OnePlusie 7 Pro działa jeszcze pół sekundy szybciej, ale jest wystarczająco dobry, wystarczająco precyzyjny. Tym razem względem S10 z plusem nie zauważyłem, żeby on gdzieś tam bardzo mocno wystawał pod ekranem. Jest to chyba nieco lepiej wchowane. Odsyłam do tamtego materiału również. Więc wystarczająco szybki, chociaż nie najszybszy na rynku. Alternatywnie mamy odblokowanie twarzą, które już jest realizowane kamerą, więc nie jest specjalnie bezpieczne. Nie jest to skanowanie 3D, ale działa wystarczająco szybko i najszybciej dostajemy się w ten sposób do urządzenia. Jest również realizowane automatycznie, więc po podniesieniu telefonu telefon automatycznie wykrywa, że został jakby podniesiony i w tym momencie dostajemy się do urządzenia właściwie bezdotykowo. Jest również aplikacja pielęgnacja urządzenia, gdzie zarządzamy sobie jakby baterią, pamięcią domyślną i pamięcią RAM. Natomiast najwięcej funkcji jest w sekcji zaawansowane i mamy oczywiście Bixby Routines, czyli te rutyny, które możemy sobie zaplanować i zedytować. Na przykład na dzień dobry, w momencie kiedy się podłączamy do samochodu, możemy od razu włączyć sobie jakąś tam ulubioną muzykę, kiedy wykryje telefon, że jest podłączony do jakiegoś urządzenia audio. Jest możliwość włączenia połączeń SMS-ów na innych urządzeniach, ale musimy mieć jednak inne urządzenie Galaxy, na przykład Tab S6. Mam nadzieję, że jakoś zazębią mi się te urządzenia, żeby można było to dokładnie przetestować. Jest również tutaj łącze do Windowsa, czyli podłączanie się właśnie do platformy Microsoftu. Nie zapomniano o obsłudze jedną ręką, w końcu jest to bardzo duży smartfon. Natomiast skoro jest to Note, najwięcej oczywiście zmieniło się w rysiku. I tak samo jak w zeszłym roku, jest to rysik, który jest zasilany, natomiast tym razem nie za pomocą superkondensatora, czyli bardzo szybkie ładowanie, ale później gdzieś około 2 godzin działania, a za pomocą baterii, która ma około 300 mAh. Ładuje się znacznie dłużej, gdzieś około kilkudziesięciu minut, w zależności od stopnia naładowania czy rozładowania właściwie, ale potrafi działać nawet do 12 godzin, więc możemy bardzo intensywnie z niego korzystać. Ale w tym roku, oprócz tego, że działa tak samo jak w zeszłym jako pilot i możemy przyciskać przycisk właśnie w odpowiednich aplikacjach, żeby wykonywać jakieś tam dodatkowe funkcje, w tym razem mamy również gesty, do których trzeba się trochę przyzwyczaić, szczególnie do tych obrotów w lewo, w prawo, ale działa to naprawdę bardzo intuicyjnie, jest to przemyślane, można to edytować, więc możemy sobie jakby do konkretnych aplikacji, które to wspierają, przypisać i do przeglądarki, i do galerii zdjęć, i do odtwarzania muzyki, czy odtwarzania filmów, do przeglądarki prezentacji. Można to wszystko zdeklarować, że możemy to po prostu robić z daleka, więc jest to unikatowe i myślę dość przydatne. Są również gesty do aparatu, no bo teraz możemy przełączać się między trybami, między aparatami. Możemy również zbliżać nawet w trakcie niedotykania telefonu, tylko wykonując wszystko rysikiem. Jest to udoskonalenie tego, co mieliśmy w zeszłym roku i to odnotowuje na plus. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale rzeczywiście to działa. Również za pomocą rysika możemy tak samo jak w zeszłym roku odblokowywać urządzenie, czyli jeżeli dużo pracujemy na rysiku, nie chcemy za każdym razem telefonu podnosić ze stołu, wystarczy, że rysik zostawimy wyciągnięty, za pomocą niego będziemy operować i wystarczy, że przyciśniemy przycisk, telefon nam się odblokuje. Są wszystkie funkcje AirView, więc jest możliwość wykrywania informacji i wyświetlania ich w postaci takich dymków. Są notatki na wyłączonym ekranie, teraz dostępne we wszystkich kolorach, w jakich chcemy, możemy pisać. Wcześniej było to dostępne tylko dla koloru białego i dedykowanego dla konkretnej wersji telefonu. Jest alert, żeby przypomnieć, jeżeli zaczniemy gdzieś odchodzić bez włożonego rysika. Są dźwięki, wibracje. No i mamy tych kilka predefiniowanych opcji. Jak zawsze inteligentny wybór, pisanie na ekranie, czy wiadomości odręczne, które są animowane w postaci gifów. I mamy AR Doodle, czyli możliwość nanoszenia bezpośrednio na ekranie napisów, notatek, jak i znaczników. I to później będzie się w przestrzeni 3D obracało tak, jak będziemy obracać telefon. Myślę, że dość wygodne. Natomiast to, co jest chyba największą nowością, jeżeli chodzi o rysik, to to, że po pierwsze pismo jest rozpoznawane i to bardzo dobrze, naprawdę błędów jest bardzo mało. Jest automatycznie wykonywane, bo nawet odręczne pismo możemy wyszukać ten tekst, który napisaliśmy bezpośrednio w aplikacji Samsung Notes, ale jest możliwość również konwertowania tego tekstu napisanego odręcznie od razu na tekst taki pisany, który możemy zaznaczyć i to działa również naprawdę rewelacyjnie, więc bardzo fajnie, że wreszcie notatki, które będziemy robić gdzieś tam na wyłączonym ekranie nawet bardzo szybko, możemy
później wykorzystać w różnych innych miejscach. Natomiast to daje dodatkowo ogromne możliwości, jeżeli podłączymy sobie urządzenie do właśnie komputera PC czy do Maca za pomocą DeXa. DeX, który dobrze wiemy, jest wbudowany już w urządzenie, więc wystarczy nam tylko kabel. No szkoda, że nadal musimy używać tego połączenia kablowego, że nie można tego zrobić bezprzewodowo i na przykład ładować sobie telefon indukcyjnie, ale rozumiem i myślę, że jest to naprawdę bardzo mocno dopracowane. Wiele funkcji jest zrobionych tak, jak chciałem, żeby było to zrobione. Po pierwsze, jest bardzo duża integracja z Microsoftem i to cieszy, bo wszystkie notatki możemy zapisywać bezpośrednio w Wordzie, więc możemy je otworzyć automatycznie na wszystkich komputerach, obojętnie czy mamy Maca, czy Windowsa, jakkolwiek byśmy chcieli, czy nawet na innych telefonach. I jest to naprawdę rewelacyjne, bo i konwertowanie tekstu, i dodawanie grafik, i eksportowanie tego szybkie do Worda, to naprawdę działa błyskawicznie. Druga kwestia jest taka, że DeX wyświetla się automatycznie na ekranie, wystarczy tylko zainstalować aplikację na PC albo na Macu i po podłączeniu automatycznie nam się to będzie pojawiało, więc mamy dostęp i do naszych wszystkich aplikacji. I są to aplikacje współdzielone, więc nie możemy odpalić dwóch jednocześnie instancji i na telefonie, i na naszym środowisku DeX, bo widzimy podgląd wszystkich aktywnych aplikacji, które są w telefonie, więc jeżeli wyczyścimy je na telefonie, one znikają nam z DeXa. Jeżeli ją wyłączymy albo włączymy na DeXie, ona pojawia się lub znika na telefonie. Natomiast daje to ogromną możliwość, że możemy właściwie te aplikacje w nieskończoność przy tej ilości pamięci RAM odpalać sobie właśnie w trybie DeX, więc możemy pracować jak na normalnym komputerze. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że między komputerem czy Maciem możemy przenosić normalne te pliki czy zdjęcia, jakikolwiek byśmy chcieli, do pamięci telefonu, więc po prostu przeciągamy na nasz pulpit i automatycznie ten plik jest przesyłany już do naszego urządzenia, więc to działa również i to bardzo fajnie, ale mamy również wspólny schowek, więc jeżeli zaznaczę jakąś treść, powiedzmy na telefonie, zrobię kopiuj, to mając podłączonego DeXa do mojego Maca czy do PC, mogę to po prostu wkleić bez pośrednio później w moim komputerze, więc działa to naprawdę bardzo fajnie, trzeba tylko pamiętać oczywiście o odpowiednich skrótach, więc DeX został rozbudowany i działa znacznie lepiej i naprawdę bardzo mi się podoba, jak to poprawili. I przechodzimy teraz już do aparatu. Jeżeli chodzi o aplikację, to wygląda ona właściwie tak jak w poprzednich Samsungach. Jest kilka dodatkowych trybów, o których sobie powiemy, natomiast mamy odpowiednie piktogramy oznaczające drzewka. Przełączanie się między aparatami jest naprawdę bardzo szybkie, bez jakiejś zbędnej zwłoki. Mamy oczywiście optymalizator scenerii, który no wreszcie działa trochę szybciej, nie jakoś może rewelacyjnie szybko, ale jednak trochę szybciej wykrywa te sceny, więc częściej przydaje się po prostu. Pozostawmy sobie go po prostu włączonego. HDR jest w auto, tryby mamy na dole. Zacznę od trybu Pro, który oczywiście jest mocno rozbudowany. Tam właśnie możemy przełączać się między tą zmienną przysłoną z tego podstawowego aparatu. Natomiast nie zauważyłem opcji, żeby przełączyć się w trybie Pro na szeroki kąt lub na zbliżenie optyczne i to niestety jest spory minus. Natomiast mamy tryb nocny, który jakby dłużej naświetla zdjęcia i działa on we wszystkich trzech obiektywach i do zdjęć za chwilę sobie przejdziemy, bo będziemy je podsumowywać. Z rzeczy, które znamy, mamy live focus i tutaj płynne rozmycie możemy sobie je regulować przed zrobieniem zdjęcia, ale również po zrobieniu zdjęcia i mamy dodatkowe jakieś duży okrąg, wirowanie czy kolor punktowy. Można z tego skorzystać, natomiast nie możemy tego robić przy szerokim kącie, na to zwracam uwagę, ale w nowości mamy również wideo live focus i możemy to robić po prostu podczas wideo. Jest tutaj kilka innych trybów, ale w odróżnieniu tutaj od live focus tego zwykłego, mamy tutaj tylko ten podstawowy tryb dostępny do wideo, do tych wszystkich dodatkowych, które są takie na przykład zakłócenia, czy kolor punktowy, czy duży okrąg, musimy znaleźć twarz i działa to, bym powiedział, średnio, znaczy jeżeli jest tylko jedna osoba i tło jest dobrze odseparowane, to efekt może się podobać i robi całkiem niezłe wrażenie, natomiast jeżeli system wykryje gdzieś nawet osobę przechodzącą w tle, złapie jej twarz, to niestety jakby cały efekt się psuje. W momencie, kiedy nagrywamy sobie po prostu to na jakimś tam obiekcie, który byśmy chcieli, żeby był po prostu rozmazany dodatkowo, wygląda to nadal troszkę sztucznie. Jeszcze muszę nad tym na pewno popracować, ale wygląda lepiej niż w A80, którą testowałem jakiś czas temu, więc na pewno jakiś progres jest. Nie zapomniano o bardzo zwolnionym tempie, również z tym automatycznym i ręcznym wykrywaniem, więc tutaj się nic nie zmieniło.
I przechodząc do jakości zdjęć, no muszę powiedzieć, że nadal topowa półka. Jeżeli chodzi o zdjęcia w ciągu dnia, to one są pod tym względem świetne, że mają genialną dynamikę. Bardzo rzadko zdarza się, żeby niebo było prześwietlone. Widać i głębokie czernie, i całą rozpiętość tonalną fotek. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Naturalna boka również jest bardzo ładna. Tryb Live Focus radzi sobie, ale bardziej podoba mi się to, jak sensorem naturalnie rozmywa Note 10+, a nie za pomocą właśnie tego trybu. Ogólnie zdjęcia są naprawdę z najwyższej półki. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Muszę powiedzieć, że nawet zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych zostały tutaj poprawione, bo automatycznie wykrywa ewentualnie gdzieś tam noc ta sceneria, a naświetlanie dłuższe w trybie noc może być dla niektórych dużo lepszym rozwiązaniem niż to, co oferuje Huawei, bo te zdjęcia są ciemniejsze, widać, że troszkę mniej szczegółowe, ale z drugiej strony są takie trochę bardziej naturalne, nie są aż tak jasne, nienaturalnie, jak nasze ludzkie oko tego nie widzi, więc na pewno są zwolennicy takiego rozwiązania, że chcą znacznie więcej zobaczyć, uwiecznić coś niesamowitego i mieć to zdjęcie bardzo jasne i do tego na pewno P30 Pro będzie świetnie się spisywało. W nowych Note'ach wygląda to trochę gorzej pod tym względem, że nie jest to aż tak bardzo jasne, zresztą zobaczycie to w porównaniu, które dla Was przygotowuję z P30 Pro, ale może ten efekt być bardziej naturalny i może to na pewno być spory plus dla niektórych. Co do wideo, to muszę powiedzieć, że kolejny raz przekonuję się o tym, że Samsungi to są jedne z najlepszych urządzeń do nagrywania. Nagrywamy trzema obiektywami, bardzo ładnie wystabilizowane wideo, chociaż widać ten moment przełączania się między obiektywami i nie pamiętam, żeby to było aż tak widoczne w serii S10, więc nie wiem, czy nie jest tutaj wymagana jakaś delikatna poprawa softu, bo wyglądało to chyba poprzednio nieco lepiej. Nowością jest tutaj super zoom, czyli w momencie, kiedy zbliżamy się i przybliżamy sobie najpierw tym optycznym przybliżeniem, czyli kolejnym obiektywem, a później już cyfrowo, to mikrofon po prostu zbiera kierunkowo dźwięk jakby z miejsca, które mamy w centralnej części kadru. To znamy chociażby z HTC. Delikatnie gdzieś to poprawia jakość dźwięku, w sensie odseparowuje szum, ale nie jest to też nie wiadomo jaka jakość. Musimy pamiętać, jakie małe mikrofony tutaj mamy, więc ten dźwięk nigdy nie będzie tak dobry jak jakiegoś tam dodatkowego zewnętrznego mikrofonu. Ogólnie dużym plusem jest również to, że Samsungi od właśnie serii S10 również tutaj nagrywają w 4K z przedniej kamery. Mamy tutaj dual pixel autofocus, nie ma optycznej stabilizacji, ale wygląda to naprawdę całkiem nieźle. No i mamy to Super Steady, czyli nagrywanie z taką dodatkową elektroniczną stabilizacją. To są filmy tylko Full HD, na to zwracam uwagę. Natomiast dużym tutaj zaskoczeniem moim jest to, że podczas właśnie ujęć Super Steady możemy używać tylko szerokiego kąta i podstawowego. Nie możemy skorzystać z teleobiektywu. No i na końcu wspomnę jeszcze o tych wszystkich rozwiązaniach AR, więc i możemy dodatkowo namalowywać sobie na naszej twarzy coś i nagrywać to i oczywiście to wszystko jest później animowane i zachowuje się wszystko w proporcjach na naszym ekranie, więc i na naszej głowie. Myślę, że może to być śmieszne, no ja specjalnie z tego nie korzystałem. Podsumowując, Samsung Galaxy Note 10 Plus to jest na pewno genialne urządzenie, które ma świetny ekran, bardzo dobre aparaty, wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest sporo usprawnień w zakresie rysika, więc jeżeli ktoś jest osobą mocno używającą tego typu rozwiązań, to na pewno się tutaj ucieszy. To jest kompletny smartfon, do którego naprawdę ciężko się przyczepić, natomiast jeżeli miałbym znaleźć już 3-4 rzeczy, które na pewno są powodem do zmartwień, to brak diody powiadomień mimo wszystko, bardzo zawsze to doceniałem w Samsungach, więc szkoda, że tego tutaj nie ma, chociaż rozumiem, że Always On Display może w zupełności załatwić dla niektórych tutaj sprawę. Minusem moim zdaniem jest również to, że głośnik no nie gra ten górny w naszą stronę, więc jakby ta separacja jest gorsza, chociaż rozumiem, że jakby wymusza to konstrukcja samego urządzenia. Zwracam uwagę, że nad tą kamerą do wideorozmów jest tam delikatna taka szczelinka, praktycznie niezauważalna i tam dźwięk też trochę jakby wydobywa się w naszą stronę. Sporym minusem jest brak jacka 3,5 mm. No, jak niektórzy pokazali w sieci, rozbierając telefon, można tam oczywiście gdzieś go upchnąć, chociaż faktycznie dużo większy jest silniczek wibracyjny i wibracje w Note 10 Plus są rewelacyjne. Moim zdaniem minusem jest również ułożenie przycisków. No, nie chcę tutaj jakby dyskryminować osób leworęcznych, ale mogliby po prostu pozostawić po jednym przycisku na każdej ze stron, żeby można było
jakoś to konfigurować. No i na samym końcu na pewno cena. No to nie jest telefon, na który mogą sobie pozwolić wszyscy. Jest urządzenie piekielnie drogie. Chociaż doceniam Samsunga za to, że wszystkie zmiany, które wprowadzili rok do roku, są rzeczywiście gdzieś tam zauważalne, jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, ale również specyfikacji, no bo trzeba odnotować po pierwsze fakt, że my mamy Exynosa, więc mamy nieco lepszy procesor niż S10, a przypominam, że w Stanach był Snap 855 i nadal mają tego samego Snapa 855. My dostaliśmy jednak niższy proces technologiczny w Exynosie, to uznaję za plus. Ogólnie 12 GB pamięci RAM to zawsze był mój zarzut do Samsunga. Ta nakładka jest mocno obciążająca i dopiero te 8-12 GB pamięci RAM pozwala na naprawdę płynne, takie mega rozpensywne działanie tego telefonu z masą aplikacji, które zostają w tle. No i mamy bardzo dobrą baterię z naprawdę szybkim ładowaniem, no chociaż Samsung tutaj zaoszczędził troszkę, nie dodając tej 45-watowej do pudełka. Tak czy siak telefon oceniam bardzo pozytywnie, no jest bardzo drogi. Jeżeli dla kogoś nie jest to przeszkoda, to z całego serca polecam. Jeżeli dla kogoś wydanie tych kilku naprawdę ładnych tysięcy złotych, to jednak zdecydowanie za dużo. Zapraszam do porównania z Note 9, może okaże się on wystarczający, a jednak sporo tańszy. Zapraszam również do subskrypcji, do polajkowania tego filmu. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.